pan Krzysztof Kasprzak. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. 140 tysięcy obywateli mimo czasu lockdownów i rządowych obostrzeń podpisało się pod projektem Stop LGBT. To w ich imieniu mam zaszczyt tu przemawiać i prezentować projekt ustawy. To oni czekają na jak najszybsze uchwalenie projektu, pod którym się tak licznie podpisali. Oglądają tę debatę, są z nami w kontakcie, interesują się, co posłowie dzisiaj powiedzą na temat ich projektu, a przede wszystkim jak jutro zagłosują. Projekt Stop LGBT powstał jako wyraz troski o polskie rodziny i dzieci, wyraz poszanowania dla polskiej konstytucji, w szczególności artykułu 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie po to jest ustawa obywatelska, żeby tę szczególną ochronę i opiekę dla małżeństwa i rodziny zapewnić. Dlatego, że długofalowym celem lobby LGBT jest zniszczenie małżeństwa i rodziny oraz wszelkiego naturalnego porządku społecznego. Inicjatorzy projektu oraz jego sygnatariusze odrzucają zasady poprawności politycznej. Nie zamierzamy słuchać oskarżeń lewej strony o mityczną homofobię, bo fobia to lęk, a my się was nie boimy. Nie zamierzamy przepraszać za sformułowanie ideologii LGBT. Panie marszałku, czy ja mógłbym prosić o uspokojenie sali? Nie zamierzamy przepraszać za sformułowanie ideologii LGBT, bo to rzekomo ludzie, a nie ideologia. Za każdą ideologią stoją ludzie, tak jak stali na przykład za ideologią komunistyczną czy nazistowską. Ludzie są nośnikami pewnych idei. Czasem są to idee dobre, czasem złe. W przypadku ideologii LGBT są skrajnie złe, gdyż mamy do czynienia z kolejną odsłoną rodzącego się totalitaryzmu. Panie marszałku, ja bardzo proszę, żeby mnie sprawozdać. Proszę zwrócić uwagę posłom swojego klubu, panie marszałku. Państwo wrzeszcza, pan milczy. Proszę umożliwić wygłoszenie uzasadnienia. Panowie posłowie, miejsca dla panów posłów są w... Problemy z emisją głosu, panie proszę bardzo, proszę bardzo, proszę kontynuować. Nadal krzyczał, panie marszałku. Uprzejmie pana informuję, że czas już ma pan 12:24. Proszę bardzo. Jeśli chcielibyśmy szukać analogii historycznych, to trzeba... To trzeba nawiązać do lat 30. XX wieku, kiedy to NSDAP rozpoczynało w Niemczech swój marsz po władzę, tak jak swój marsz po władzy realizuje dzisiaj lobby LGBT. Analogia jest tym bardziej trafna, że znaczna część wierchuszki NSDAP, jak i pierwsze bojówki w postaci SA z Ernestem Romem na czele były homoseksualne. Szanowni Państwo, pierwsze homoseksualne komando powstało w latach 30. w Niemczech, w łonie nazistowskiej partii. Jak twierdzi jeden z pierwszych biogramów, Haydn Konrad, historia narodowego socjalizmu, Hitler otaczał się celowo działaczami homoseksualnymi. Jeśli ktoś szuka korzeni ruchu LGBT, niekoniecznie się nie... swoją powinność. Co to ma być? Co to ma być? Proszę uspokoić posłów swojego klubu. Wysokiej Izby. 11 minut 19 sekund panu zostało. Proszę uspokoić posłów swojego klubu. 11 minut 12 sekund panu zostało. To, co pan wyprawia, jest skandalowe. Ruch LGBT dąży do dominacji absolutnej w każdej dziedzinie życia, do obalenia naturalnego porządku biologicznego i społecznego i do zaprowadzenia terroru. Widzimy tego przejawy na Zachodzie, gdzie zatwierdzenie prawd biologicznych, że są dwie płcie, albo zagłoszenie cytatów z pism świętego Pawła, ludzie trafiają do więzienia. Bo tak, Wysoka Izbo, mamy tylko dwie płcie i szereg zaburzeń psychicznych, których nie można leczyć, bo terror poprawności politycznej na to nie pozwala. Zresztą ten terror jest już obecny na... Panie marszałku, zresztą ten terror jest już obecny na polskich uczelniach i wdziera się do szkół. Dlatego też nie zamierzamy słuchać krzyków o rzekomym ograniczaniu swobód obywatelskich. Ruchom totalitarnym, a takim jest ruch LGBT, żadne swobody się nie należą.
Propagowanie ideologii LGBT jest w istocie propagowaniem totalitaryzmu, tak jak propagowanie komunizmu i faszyzmu. Dziś mamy w Polsce zakaz propagowania komunizmu i faszyzmu. Pora dołączyć zakaz propagowania ideologii LGBT. Proszę Państwa, przepraszam Pana, wstrzymam Panu czas na chwilę. Proszę Państwa, Sejm jest miejscem dyskusji. Są poglądy, które się jednym podobają, drugim się nie podobają. Często jest tak, że ktoś operuje mową, proszę Państwa, mową nienawiści. Nie przerywajcie Państwo Panu, który to referuje, bardzo proszę. Proszę Pana, ale ja mam Panie pośle do Pana taką prośbę. Nie przerywam osoby. Słuchajcie, ale możemy. Panie pośle, do Pana też tak mówię. Też mówię do Pana. Proponuję tak. Pan zakończy swoją kwestię. Każdy z Państwa będzie miał swoją wypowiedź. Też nie będę przerywał. Proszę bardzo. Powiem Państwu, co się dzieje, kiedy homopropaganda nie jest hamowana. Przeorowuje wówczas świadomość społeczną, sferę kultury, edukacji, przestrzeń polityczną i dopina swego w postaci realizacji celów politycznych. Lobby LGBT osiąga swój cel i zyskuje prawo do homoślubów i homoadopcji. Oddajmy głos ofiarom homoadopcji. Ofiarom, z których śmiali się posłowie Lewicy, kiedy wysłaliśmy do nich list opisujący przypadki gwałtów na dzieciach. Ofiarom, z których na każdej paradzie równości śmieją się jej uczestnicy, tak jak śmiali się w ostatnią sobotę w Lubinie, robiąc sobie uśmiechnięte selfiki na tle banerów opisujących krzywdę dzieci. Posłowie Lewicy, jak i uczestnicy homoparad twierdzą przy tym, że gwałtów na dzieciach nie popierają. Jeżeli nie popieracie, dlaczego śmiejecie się z ofiar? Media zalewane są przypadkami pedofilii w kościele, bo wszędzie, gdzie dostanie się homolobby, pojawia się krzywda dzieci, a także w organizacjach o charakterze religijnym. Szkoda, że media nie są zalewane historiami, które dzieją się znacznie częściej. To jest historiami dzieci wykorzystywanych przez środowisko LGBT. Teraz czas wspomnieć ofiary. Póki co nigdzie na świecie nie powstanie komisja, która zajmie się ofiarami LGBT. Ścigać pedofilię można wszędzie, ale nie u jej źródła. Czas więc powiedzieć o ofiarach. Wspomnijmy kilkuletniego chłopca gwałconego przez Jamesa Reniego, szefa organizacji LGBT ze Szkocji. Renie, zadeklarowany gej, nagrywał filmy i robił zdjęcia ze swoich gwałtów. Pozwalał nawet słuchać innym homoseksualistom przez telefon, jak gwałci niemowlęta. Stał na czele siatki pedofilskiej. Po jego aresztowaniu skonfiskowano 125 tysięcy zdjęć i filmów pornograficznych. Czym jeszcze wsławił się ten zwyrodnialec? Miał pod opieką chłopca i oddał go do zgwałcenia homoseksualiście Neilowi Strachanowi, który był zakażony wirusem HIV. James Rennie przez wiele lat doradzał szkockim władzom w ich równościowej polityce. Wspomnijmy chłopca adoptowanego przez gejów z Australii, Petera Tronga i Marka Newtona, który już jako dwutygodniowy noworodek został zgwałcony przez swoich opiekunów. Potem jego koszmar trwał przez 6 lat, kiedy był regularnie gwałcony i wypożyczany jako seks zabawka innym pederastom, zrzeszonym w organizacjach promujących zboczenia. Truong i Newton skorzystali z surrogacji, żeby pozyskać dziecko, które stało się ofiarą ich patologicznych skłonności. Peter Truong i Mark Newton brali udział w debacie publicznej, byli zapraszani do programów i odgrywali przed opinią publiczną szczęśliwą i troskliwą rodzinę. A teraz Holandia, lata 2007-2010. Wspomnijmy ofiary geja Roberta Michelsona. Dopuszczał się gwałtów i molestowania oraz ze swoim partnerem Robertem van Olfenem nagrywał filmy pornograficzne z udziałem kilkuletnich dzieci. Następnie dystrybuował je do siatki pedofilskiej na całym świecie. Łączna liczba ofiar mogła być ponad 750, ale udowodniono mu jedynie 67 przypadków. Wcześniej Michelson przez wiele lat pracował w Holandii jako męska niania i opiekun w przedszkolach. Robił to pomimo, że zdarzały się skargi na niego, a w 2003 roku został nawet skazany w Niemczech za posiadanie pornografii dziecięcej. Holenderskie instytucje nie widziały problemu i wydały mu świadectwo dobrego zachowania. Przecież geje to tacy dobrzy ludzie, nie wolno ich dyskryminować. Tak działa właśnie poprawność polityczna. Wspomnijmy ofiary lesbijek, Sary i Jennifer Hart, adopcyjnych matek dla 6 dzieci. Zaniedbywały, biły i głodziły podopiecznych. Gdy sprawa doszła do uszu opieki społecznej, postanowiły, że za wszelką cenę nie oddadzą dzieci. Wraz z nimi wsiadły do auta, rozpędziły samochód na skalistym wybrzeżu, zjechały z klifu i wpadły do oceanu u wybrzeża Kalifornii. Zginęły one same i wszystkie dzieci. Ciała najmłodszego z nich nigdy nie odnaleziono.
Wspomnijmy 18-miesięczną Elsie, przekazaną parze homoseksualistów. Jeden z nich, Matthew Cool Hicks, katował ją przez 8 miesięcy i w końcu zamordował. Kiedy Elsie była pod opieką pederastów, opieka społeczna 15 razy odwiedzała ich dom i ignorowała widoczne znaki maltretowania. Dziecko miało siniaki, ślady pobicia oraz wymiotowało krwią. Urzędnicy ignorowali sygnały z obawy przed oskarżeniami o homofobię i wystawili pozytywną opinię przyszłemu mordercy małego dziecka. Tak właśnie działa homoterror w praktyce. Wspomnijmy Ruana z Brazylii, kilkuletniego chłopca zamordowanego przez wiele lesbijki. Dlaczego chłopiec zginął? Bo nie był dziewczynką. Patologiczne umysły w ten sposób funkcjonują. Chłopiec najpierw został wykastrowany, a po roku zabity. Jego głowa odcięta, a jego ciało lesbijki próbowały spalić na grillu. Szanowni Państwo, to tylko część przypadków. Nie ma miesiąca, żeby nie wydarzyła się kolejna równie przerażająca historia. A o ilu nie wiemy? Tak kończy się realizacja postulatów ruchu LGBT. Mówią, my chcemy tylko móc manifestować. Tymczasem jest to wstęp do ich homorewolucji. Geje chcą adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić. Dzieje się tak dlatego, że pedofilia występuje wśród homoseksualistów 4 razy częściej niż wśród heteroseksualistów. Odsetek pedofilów występujących w tej grupie jest nieproporcjonalnie duży, ponieważ wynosi aż 11:1, gdzie przy ogromnej dysproporcji, jaką jest liczba osób hetero i homoseksualnych, w społeczeństwie powinien wynosić 50:1. Badań pokazujących liczbę pedofilii homoseksualnych jest bardzo wiele, jak choćby badania Freuda i innych z 1984 roku, Freuda i Watsona z 1992 czy Eriksona z 1988. Szanowni posłowie, jeśli nie zatrzymacie ruchu LGBT już teraz, nie potraktujecie go jako rzeczywiste zagrożenie, te historie wydarzą się także w Polsce i będziecie za nie odpowiedzialni. Parady LGBT są kluczowym elementem szerzenia homopropagandy. Bez nich ruch LGBT nie będzie w stanie osiągnąć swoich założeń. Bez nich nie będzie w stanie zamienić Polski w tęczową dyktaturę, tak jak zmienili kraje Europy Zachodniej i USA. Aktywiści LGBT w swoich pismach już w latach 80. określili, że homoseksualna rewolucja musi odbywać się etapami. Jeden z nich, Marshall Kirk, pisał, że jest to kampania, którą trzeba przeprowadzić sprawnie. I zalecał przy tym budować front walki z Kościołem. Czy nie jest to właśnie to, co robią dzisiaj uczestnicy homoparad, atakując religię katolicką, obrażając wszystkich wierzących? Czy nie o to chodzi aktywistom przerabiającym wizerunek Matki Bożej na wyobrażenie narządów płciowych, atakującym obiekty kultu religijnego w trakcie swoich ulicznych wystąpień? Parady LGBT są narzędziem rekrutacji młodzieży w szeregi tego ruchu. Dobrze pokazał to telewizyjny reportaż Inwazja, wyemitowany 2 lata temu w TVP. Organizacje promujące homoseksualizm płacą za wyjazd na marsze do różnych miast w Polsce. Płacą często nastolatkom. Dzieciaki wciągane w konkretne towarzystwo budują sieć kontaktów. Przesiąkają atmosferą pseudotolerancji dla wszystkiego, także dla zboczeń. Uczą się pogardy dla każdego, kto sprzeciwia się nowemu marksizmowi. Zapewne dlatego potem śmieją się z ofiar pedofilii, które są pokazywane w kontrmanifestacjach. Nawet jeśli rodzice zabezpieczą swoje dzieci w szkołach poprzez złożenie oświadczenia rodzicielskiego o niepoddawaniu dziecku edukacji w duchu gender, istnieje inna rzeczywistość, zorganizowane przechwytywanie w szeregi homoaktywistów przy okazji parad równości. Jeśli zatem ktoś realnie myśli o ochronie polskich dzieci i rodziny, musi zagłosować nad Stop LGBT. Nad homoaktywistami państwo roztacza swoisty parasol ochronny. Największe parady promujące zboczenia miały w tym roku patronat prezydentów miast. Mowa tutaj o prezydencie Warszawy, prezydencie Poznania, prezydencie Krakowa. Czy tak ma wyglądać ochrona i opieka, jaką państwo ma otaczać małżeństwo? Będące związkiem kobiety i mężczyzny, macierzyństwo i rodzicielstwo. W trakcie obywatelskiego monitoringu parad równości, jakie Fundacja Życie i Rodzina przeprowadziła już w 2019 roku, obserwowaliśmy, jak ogromne siły i środki Rzeczpospolita Polska angażuje, aby umożliwić aktywistom LGBT propagowanie ich ideologii. Byliśmy świadkami, jak policja formowała kordon, aby umożliwić paradzie wejście niemal na same błonia Jasnej Góry. I to w dniu, gdy odbywała się tam pielgrzymka dzieci. Byliśmy świadkami, jak udzielano pierwszej pomocy medycznej dwójce kilkulatków, których policja polała gazem pieprzowym, bo stali na trasie przemarszu LGBT w pobliżu pikiety obrońców Jasnej Góry. 1,5 roku trwały procesy osób, które sprzeciwiały się wejściu marszu na częstochowskie sanktuarium. W tym czasie nie skazano ani jednego profanatora obrazów i symboli religijnych. Większość zgłoszeń umarzano. Ostatniego umorzenia dokonał sąd rejonowy. Wysoka Izbo, nie można polegać na prawie posługującym się wyłącznie niejasnym pojęciem uczuć religijnych. Dlatego w projekcie Stop LGBT proponujemy zapis, który mówi o przetworzeniu symboli religijnych, a także symboli narodowych i związanych z historią Polski. Przetworzeniu, które ma związek z kwestionowaniem konstytucyjnej zasady ochrony rodziny. Nie da się pozwalać na homopropagandę i zwalczać jedynie jej wypaczeń. Ona sama ze swojej istoty jest wypaczeniem. Jest nakierowana na atak na cywilizację, na Kościół, na normalnych ludzi.
Czasem w przestrzeni publicznej pada głos, że nie można zakazywać, tylko ścigać ekscesy, które czasem się zdarzają. Ostatnie miesiące i lata to seria dowodów na to, że jest to błędne podejście. Wysoka Izbo, trwa atak na Polskę ze strony lewicowych elit z Brukseli. Czy Polska została już tak dalece uzależniona od unijnego widzimisię, że jest zobowiązana do ochrony opieki nie nad normalną rodziną, ale do opieki nad udającą rodzinę patologią? To głosowanie będzie testem. W którym miejscu jest dziś polski Sejm? Możecie dziś stanąć po stronie waszych wyborców lub realizować odgórne zalecenie zagranicznych ośrodków. To jest realny wybór, przed jakim stajecie, obradując na tę ustawę. Zwracam się szczególnie do posłów koalicji rządzącej. W 2004 roku świętej pamięci Lech Kaczyński jako ówczesny prezydent Warszawy chciał powstrzymać przejście obrazoburczej parady przez swoje miasto. Już wtedy wiedział, że mamy do czynienia z groźną ideologią, której zdecydowanie trzeba postawić tamę. Nie miał odpowiednich narzędzi prawnych. Ustawa Stop LGBT takie narzędzia prawne już daje. Zwracam się do posłów opozycji. Gwałty na dzieciach to straszna rzecz. Wszędzie, gdzie pojawia się homolobby, dzieci znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie. Nie wyśmiewajcie ofiar. Stańmy ramię w ramię i zapobiegajmy wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich u jego źródła. Czy jesteście w stanie porzucić poprawność polityczną dla dobra dzieci? Wysoka Izbo, Polacy czekają na was ruch. Odpowiedzcie się po stronie normalności, zdrowych rodzin, normalnych małżeństw, niewinnych dzieci, dziś zagrożonych demoralizacją i wykorzystywaniem seksualnym. Jeśli pozwolicie, aby homopropaganda dalsza... Dziękuję serdecznie panu. Proszę państwa... Z wnioskiem formalnym. Panie marszałku, proszę umożliwić dokończenie wystąpienia, które zostało przerwane szereg razy, a jego zakończenie zostało zagłuszone. Proszę umożliwić... Proszę Państwa, dziękuję serdecznie Panu za prowadzenie. Nie dopełnia Pan swoich obowiązków. Chciałem Państwu powiedzieć, że demokracja ma wysoką cenę. Chciałem Państwu powiedzieć, że wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie przez 2 lata, jak w tym Sejmie siedzę. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.